Ja nie mogę teraz przyjść, boś już święty wywyższony, słowa swoje za nim przyjął. Bóg niech będzie uwielbiony, niech tam drży ziemia sagrada. Nic nad Boga i ktoś jak Bóg. Przekroczyliśmy próg na cieni, obrycze ziemi się zmieniło, bo całe życie nas szukałeś, a słońce brało. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Dzisiaj modlimy się w intencjach Agnieszki i Antoniego Baj, świętej pamięci Czesława Przeborowskiego, Józefa Drazek, to jest Gregorianka, Gregorianki, za świętej pamięci Stanisławę Krajewski, za świętej pamięci Kazimiera Wdowiak i za świętej pamięci Irenę, Wiktorię, Piotra Skib. Również modlimy się o zdrowie Boże, błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego dla Zbigniewa. O szybki powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Jerema Rada. O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Urszuli, o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Łukasza, Emilii i Mikołaja. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. Modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości. Pana wysokości Bogu. Pana ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzi grzechy świata, przyjmij błaganie nasze, który siedzisz po prawicy, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie swojej woli, święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. Spraw prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca i na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg, cielca ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Boga swego Pana i mówić: Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie zechcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysięgałeś na siebie, na samego siebie, mówiąc do nich: Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. U stóp Chorebu zrobili cielca i pokłon oddawali bożkowi odlanemu ze złota i zamienili swoją chwałę na podobiznę cielca jedzącego siano. Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. Zapomnieli Boga, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie, rzeczy przeciwnych w krainie Chama, zdumiewających nad Morzem Czerwonym. Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. Postanowił ich zatem wytracić, gdyby nie Mojżesz, jego wybraniec, on stawił się do niego, aby odwrócić swój gniew i ich nie niszczył. Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owcem. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nie wiem, ile czasu mamy, na wszelki wypadek zegarek tutaj mam, żebym za długo nie mówił, bo zapomnę się i będę wam mówił 25 minut. Będziecie się nudzić, ziewać. I człowiek nie może żyć bez miłości. To jest cytat Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież kontynuuje: pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość. Jeśli nie spotka się z miłością. Te słowa Ojciec Święty wypowiedział 4 marca 79 roku. Kochani, moje dzisiejsze słowa nie będą wypowiedziane w formie takiego niedzielnego kazania opartego na niedzielnej Ewangelii, na czytaniach, ale raczej nawiązaniem do nauki świętego Jana Pawła II. Dzisiaj nie skupię się na osobowości świętego Jana Pawła II, na jego cechach, zaletach, bo na pewno żeście słyszeli to wiele razy o tym, jakim był papieżem, jak bardzo kochał wszystkich. To znacie. Dzisiaj chciałbym nawiązać do dwóch dokumentów. Jeden, jeżeli będę miał czas, to potrafię wam też wytłumaczyć drugą encyklikę. Czy wiecie, ile Ojciec Święty napisał encyklik? Kto wie? Kto wie? Kto może krzyknąć? Nie liczę adhortacji, listów apostolskich.
napisał 14 encyklik. I chciałbym właśnie dzisiaj w takim wielkim skrócie, bo nie mamy czasu, bo musiałbym tutaj być przez 5-6 razy, żeby wam wyjaśnić te dwie encykliki. Zacznę od encykliki. To jest encyklika 10, którą Ojciec Święty napisał. Veritatis splendor. Veritatis po łacinie jest prawda. Splendor, blask, jasność. Czyli jasność, jasność prawdy, blask prawdy. Wybrałem te dwie encykliki, bo dlatego, że to te encykliki dotyczą nas wszystkich i pokrywają się. I czy jest tutaj ktoś z was, kto przeczytał wszystkie encykliki? Proszę rękę podnieść do góry. Kto przeczytał wszystkie encykliki? Nikt nie przeczytał. Czy jest ktoś z was, kto przeczytał 3 encykliki Ojca Świętego? 3. Jest ktoś? Nikt nie. Jest jedna, 2 osoby, 3 osoby, 4 osoby. Czy ktoś jest, kto przeczytał 1 encyklikę Ojca Świętego? Czy jest ktoś wśród nas? Widzimy, że niewiele żeśmy czytali z nauki Ojca Świętego Jana Pawła II. Dlatego chciałem właśnie się wam to powiedzieć, bo dlatego, że jak wiecie, drugi był filozofem, on nie był teologiem. On miał teologów przy sobie tam, którzy mu tam pomagali, jeżeli chodziło o teologię, o jakieś błędy teologiczne, czy jakieś rozprawy teologiczne. Miał kardynała Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta, który był teologiem numer 1 w Kościele w tym czasie, jak nasz Ojciec Święty był papieżem. On był filozofem, dlatego niełatwo się czyta świętego Jana Pawła II. Tak jak wiecie, jak filozof wstawia różne słowa, używa filozoficzne pojęcia, filozoficzne, bo jak się studiuje filozofię, czy operuje terminami filozoficznymi, to wiecie, to człowiek mi zapomina, do kogo się mówi, używa się te terminy filozoficzne. Czasem się zapomina, że ktoś naszego zgromadzenia, że nie rozumie pewnych terminów, pewnych słów, pewnych pojęć, nie rozumie tego myślenia filozoficznego. To jest bardzo ważne. I dlatego chciałbym wam właśnie przybliżyć te dwie encykliki, głównie tą pierwszą, to właśnie Veritatis Splendor. To jest bardzo ważna encyklika, porusza wiele takich bardzo ważnych, kilka ważnych zagadnień, które się nam w życiu chrześcijańskim przydają prawie każdego dnia. I jak widzimy, życie, bo przecież jeździcie do Polski, może w tym roku nie wszyscy pojechali ze względu na koronawirus, ale jak widzimy, życie moralne wielu Polaków w Polsce, szczególnie młodych ludzi, a także tutaj w Ameryce nie jest najlepsze. Życie Polaków jest niemoralne. Nie mogę generalizować, nie wszyscy. W Polsce 25% chodzi tylko ludzie do kościoła, 25%. I to są ludzie, którzy są już po 60. Młodzieży nie ma w kościele. Kochani, i przecież jak Ojciec Święty żył, jeździł, nauczał, podróżował, później pisał bardzo dużo. Księża w naszych kościołach mówili kazania oparte na jego naukach, na jego kazaniach. Później, jak Ojciec Święty umarł, organizowano katechezy w parafiach, właśnie oparte na nauce świętego Jana Pawła II. Szczególnie właśnie teologia ciała.
The theology of the body. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo mocno w tym siedział. Wiele Polaków, wiele naszych rodaków zapomniało o tym, co Święty Jan Paweł II nauczał. Ojciec Święty w encyklice Veritatis Splendor omawia przede wszystkim problemy o moralno, problemy związane z moralnością chrześcijańską. Ojciec Święty wskazuje na to, że jest, że źródłem wszelkim, źródłem wszystkiego jest Bóg. Tutaj w encyklice Ojciec Święty używa tego przykładu z Ewangelii, który znacie bardzo dobrze. Jest to spotkanie Pana Jezusa z tym bogatym młodzieńcem. To jedna z najbardziej znanych scen biblijnych. Święty Jan Paweł II nawiązuje do niej na początku tej encykliki. Opisanej historii młody człowiek nie mógł uzyskać spokoju serca, chociaż posiadał dużo dóbr materialnych. Musimy uważać, aby się nie złapać w tę pułapkę jako chrześcijanie, jako katolicy. W świecie, wiecie sami, jest bardzo dużo pokus, które kuszą nas, aby być zdominowanym przez pragnienie do posiadania więcej i więcej i więcej i więcej i nigdy nam nie wystarcza i nigdy nie jest nie za dużo. Nie możemy wpaść w tę pułapkę. Nie można służyć obu, Panu Bogu i Mamonie. To Ewangelia. Albo służymy temu, albo służymy temu. Jeżeli skupimy się na zgromadzeniu pieniędzy, niestety Boga nie będzie w naszym sercu. Tak to działa. Pieniądz jest potrzebny, bo nie przeżyjemy, nie załatwimy wiele spraw. Musi być. Ale kochani, musi ten być balans w naszym życiu. Ten młodzieniec z Ewangelii szuka odpowiedzi na pytanie, co dobrego powinien czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus mu odpowiada, żeby zachowywał przykazania Boże. A kiedy młodzieniec dociekliwie zapytał, które przykazania, w odpowiedzi usłyszał, oto te, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Mówiąc o przykazaniach, Święty Jan Paweł II pisze w tej encyklice Veritatis Splendor, że miłość Boga i miłość człowieka są bowiem nierozłączne. I tutaj cytuję, Ojciec Święty cytuje pierwszy list świętego Jana. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. W takich słowach papież pisze, że apostoł święty Paweł wyraża prawdę o miłości, wskazując, że jej miarą i kryterium jest wypełnianie przykazań Bożych, które nie są popularne dzisiaj. W większości kościołów amerykańskich nie mówi się o przykazaniach Bożych, bo ludzie katolicy nie chcą tego słyszeć dzisiaj. Młodzieniec z Ewangelii powiedział, że przestrzega przykazań Bożych, jednak unikał pytania o konkretne zasady moralne. Często wygodniej jest nie pytać się. Tak jest dla wielu ludzi wygodnie. A po co? Proszę księdza, po co? Po co w to wchodzić tak głęboko? Kochani, często nie chcemy, aby ktoś wchodził nam za daleko w nasze życie, w naszą moralność. Ja pamiętam kolędy w Polsce,
27 lat temu może to było. Chodziłem w Łodzi, pracowałem wtedy w Łodzi i Łódź, wiadomo, miasto komunistyczne, ale naprawdę te kolędy były inne niż dzisiaj. Naprawdę ludzie się otwierali na tej kolędzie. Wychodziło się z kolędy, się kapłan płakał, bo po prostu spotkał braci i siostry. Dzisiaj ksiądz idzie na kolędę, tylko słyszy, że księdza robią to, księdza robią to, księdza robią tamta, kościół jest taki niedobry, kościół jest taki, a taki, tylko to się słyszy. I tylko taka złość, nienawiść do kościoła, do księży. Dzisiaj naprawdę kapłani nie chcą iść w kolędę. Fakt, że bardzo mało ludzi przyjmuje kolędy na kapłana w swoim domu. Bardzo mało. Mam dwie siostry w Warszawie. Jedna jest na Mokotowie, mieszka, druga na Śródmieściu. Ta na Mokotowie opowiadała mi, że 20 lat temu, jeszcze jak święty Jan Paweł II żył w takiej kamienicy na 70 rodzin, 80, to tylko 2-3 rodziny nie przyjmowały, bo był jakiś tam z rodzin komunistycznych. Reszta przyjmowała. Dzisiaj jest odwrotnie. Cała kamienica, tylko 3 rodziny przyjmują kapłana w okresie Bożego Narodzenia. Tylko 3. Bardzo ludzie nie lubią, jak właśnie ci ludzie, którzy mają nieuregulowane jakieś tam sprawy sakramentalne w życiu. Unikają rozmowy z kapłanem. Nie chcą. I mogłoby się wydawać z zewnątrz, patrząc na nich, przyjmują komunię w niedzielę, chodzą do kościoła, że naprawdę są dobrymi katolikami. Ale to, kochani, to wszystko tak wygląda zewnętrznie. A w środku jesteśmy te groby pobielane, co Pan Jezus nazwał faryzeusze. Bo w środku wszystko, co jest, to jest niemoralne, to, co czyni. Dużo ludzi czyni. Dużo wcześniej katolików. Przestrzegając Bożych przykazań, trzeba wierzyć Panu Bogu, który te przykazania dał. Trzeba słuchać Pana Boga, by rozumieć, jak trzeba te przykazania wprowadzać w życie. Należy słuchać Pana Boga w kościele, w domu, rozmawiać o Panu Bogu, szczególnie z dziećmi swoimi. Ewangeliczny młodzieniec zapytał o ostateczny rezultat przestrzegania Bożych przykazań, o to, jak osiągnąć życie wieczne. Przestrzeganie przykazań Bożych to właśnie droga do zbawienia, pisze święty Jan Paweł II w tej encyklice Veritatis Splendor. To jest droga do zbawienia. Pan Jezus wskazuje nam, Ojciec Święty mówi, że nasze życie powinno być pełne miłości i sprawiedliwości. Miłości i sprawiedliwości. Nasze życie powinno być pełnione życzliwie, bezinteresownie, Ojciec Święty pisze. Wartość moralnie dobrego czynu zależy zarówno od przestrzegania przykazań Bożych, jak i od bliskiej więzi człowieka z Chrystusem. Święty Jan Paweł II powtórzył w swojej encyklice to, co powiedział już na początku swego pontyfikatu w 78 roku. Że człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa, aby siebie odnaleźć. Tutaj Ojciec Święty myśli, to siebie odnaleźć, Ojciec Święty myśli, aby odnaleźć prawdę. Tutaj się właśnie kłania relatywizm. Ojciec Święty często używa tego słowa. To jest właśnie termin filozoficzny i Ojciec Święty go nie wyjaśniał. Zakłada, że my już wiemy, co to znaczy relatywizm. Relatywizm to jest, gdy odrzucamy, że Bóg jest absolutem. Liczy się tylko to, co ja myślę. I dzisiejszy świat jest pełen relatywizmu. Ludzie nie liczą się z tym, co ktoś naucza, co Pan Bóg naucza.
Kochani, jesteśmy właśnie często słabi, niespokojni, jak Ojciec Święty pisze. My wszyscy właśnie jesteśmy grzesznikami. Mamy się nie wstydzić tego. Nie bać się iść do sakramentu spowiedzi. Nie bać się spowiadać. Nie wstydzić się. Święty Paweł, apostoł, chlubił się swoimi grzechami, swoimi słabościami. Mamy właśnie powstawać, jak upadniemy. Jak jeżeli upadek nastąpi, że upadniemy, wstawać jak najszybciej, żeby nie przebywać właśnie w tym upadku jak najdłużej. Bo o to chodzi, szatanowi o to chodzi, abyśmy właśnie nie powstali, nie wstali, tylko żyli w tym grzechu albo z tym grzechem. Szatan tego chce. Szatan będzie nam podpowiadał, a po co będziesz szła do spowiedzi? Przecież chodzisz do kościoła? Przecież tam rano zmówisz Ojcze Nasz, tam to jakiś tam część różańca w samochodzie do pracy. Po co iść do spowiedzi? Szatan będzie nam mówił, kusił będzie nas. I Ojciec Święty pisze w tej encyklice, a również w tej następnej encyklice, którą napisał jako pierwszą, Redemptor hominis. Redemptor znaczy odkupiciel, hominis człowieka. Odkupiciel człowieka. W tej encyklice właśnie święty Jan Paweł II pisze o zbliżaniu się do Jezusa, o tym powstawaniu z naszych upadków. I właśnie mamy powstać, aby uzyskać to Jego łaskę, która umożliwia nam wypełnienie Bożych przykazań. I to jest, Ojciec Święty pisze, to jest właśnie wezwanie dla nas wszystkich. Że właśnie mamy ubogacać się, wypełniać się tą Bożą łaską, aby zrozumieć prawdę. Bo Ojciec Święty cały czas w swoich encyklach jako filozof pisze, mówi o prawdzie. Oczywiście on ma na myśli to, że my mamy dążyć do tej prawdy absolutnej, do tego absolutu, bo we filozofii Bóg jest absolutem. Jest to absolut. To jest filozofia. I Ojciec Święty, właśnie te wszystkie swoje dokumenty, one są nasączone tym, że mamy szukać tej prawdy całe życie. A w tym szukaniu prawdy musimy właśnie odnaleźć siebie. Gdzie ja jestem w tej chwili? Bo jak nie będę wiedział, gdzie ja jestem, to po prostu nie wiem, od kiedy zacząć moją poprawę, moje nawrócenie. Muszę znaleźć siebie. I wtedy otworzyć się, jak znaleźć się, otworzyć się. Wtedy, jak wiem, że ja jestem słaby, grzeszny, wtedy otwieram się na łaskę Boga. W wielu rozdziałach tej encykliki Ojciec Święty powtarza tą podstawową prawdę, że twórca prawa moralnego jest Bóg oraz że człowiek jest powołany do odczytywania tego prawa i do jego przestrzegania. To jest nasze powołanie, to jest wezwanie do nas. To jest wezwanie do nas wszystkich, że mamy poznawać tą podstawową prawdę. I że twórcą tej prawdy jest Bóg, bo Bóg jest absolut dobrym, tym absolutnym dobrem, tym perfekcyjnym dobrem, że nie można tam nic poprawić. Będąc świadomy boskiego pochodzenia, prawa moralnego, święty Jan Paweł II mówi o roli ewangelizacji Kościoła. I tutaj Ojciec Święty mówi właśnie o całym Kościele Uniwersalnym, nie tylko o duchowieństwie, o kapłanach, biskupach. Mówi o całym duchowieństwie, że my wszyscy jesteśmy powołani do ewangelizacji w Kościele, do ewangelizacji naszej wspólnoty kościelnej, naszej rodziny kościelnej, naszej rodziny chrześcijańskiej. I Ojciec Święty pisze, że właśnie każdy chrześcijanin, każda chrześcijanka
powinna właśnie mieć klarowny obraz swojej moralności. W przeciwieństwie do trendów, Ojciec Święty pisze, do trendów liberalnych, skłonnych do jej zamazywania, do zamazywania tej prawdy. Tej prawdy. Bo właśnie dzisiaj, kiedy ten liberalizm tak rośnie, tak w tym naszym społeczeństwie, tak jest mocny, już mocno zakorzeniony, właśnie oni przez ten liberalizm próbują zamazać to wszelką prawdę, zamazać tę prawdę absolutną, którą jest Bóg. I tutaj Ojciec, jak wiemy z życia świętego Jana Pawła II, że Ojciec Święty nie szedł na żaden kompromis z duchem świata. Nie szedł na kompromis. Nie można iść na kompromisy w życiu duchowym. Podam wam przykład, który... Sprawa nowa w mojej parafii. Od tygodnia, może 2 tygodnie temu. To nie jest spowiedź, także to nie jest jakieś naruszenie tajemnicy spowiedzi. To była nasza taka rozmowa w tym przed mszą. I ta pani, która jest liderką w parafii, i ona po prostu... Żeśmy jakoś tak rozmawiali i doszliśmy do tego, że bo ona mi pomaga tam streamować te msze święte. Pomagała na początku. I właśnie o to poszło, że ona mówi, Father, ale ja w niedzielę ja pracuję, dzisiaj muszę wieczorem właśnie tego przygotować się, bo jutro a co robisz całą niedzielę? No ona kosi trawę, bo ona na podwórku sprząta. Bo ona właśnie musi, bo i swojemu przyjacielowi musi tam pomóc i u siebie musi ogarnąć wszystko w domu w niedzielę. Wszystko w niedzielę. Mówi, dlatego ona w sobotę, bo tą mszę mamy na live stream, to sobotnią mszę, bo w niedzielę za późno chcemy, żeby właśnie, bo ta msza jest stream, a później jeszcze ona się zasejwowana, także jak ktoś jest, nie zdąży się modlić w niedzielnej mszy, nie zobaczyć, nie... to wtedy może jeszcze właśnie w niedzielę czy w poniedziałek może tą mszę właśnie wysłuchać z internetu. I właśnie ona tutaj, ten przykład podaje wam, że właśnie my nie możemy iść na kompromisy. Na kompromisy, które nam daje dzisiejsze społeczeństwo. Dzisiejszy świat. Dzisiejszy świat jest taki, kochani, że po prostu nam podpowiada, że... No przecież musisz pracować dzisiaj, no bo musisz, przecież no, bo nie masz kiedy. Sobota jesteś zajęta, to musisz w niedzielę ten ogródek skopać, czy pomalować płot, czy coś tam w niej. Sąsiadka wam tak powie nawet, która może nawet jeszcze chodzi w każdą niedzielę do kościoła. Także, kochani, jak ja jej powiedziałem później dla tej liderki, bo ja mam, co tydzień mam konferencję dla liderów parafii i powiedziałam właśnie na tym spotkaniu liderów, powiedziałam, że nie. Wiecie, mówię, o czym Matka Boża mówiła w La Salette, we francuskich Alpach? Że to jest bardzo ciężki grzech, Matka Boża powiedziała w tych objawieniach w La Salette. To jest niedaleko Grenoble. Powiedziała, że nie wolno pracować w niedzielę. Ona oczy takie duże zrobiła, że... Zobaczyłem te wielkie zdziwienie na jej twarzy, dlatego jakby nigdy nie słyszała, że w niedzielę nie można pracować. Liderka. Najpierw, jak wiemy, jest zawsze bunt. Jak to? Jak to nie można? A mówię, są przykazania Kościoła. Przykazanie to jest Boże. Dzień Święty święcić. Najpierw jest bunt, a później wyciągnięcie wniosków. I widzę później... Zauważyłem, że pomogło po tej konferencji, że oni zaczęli rozmawiać na ten temat, a no to zauważyłem, że to chwycili to, że będą próbować może zmienić swoje życie, że w niedziela to jest dzień Boży. Jeżeli ktoś pracuje w piekarni, czy w fabryce, czy w sklepie, to jest inna sprawa, bo to musi, bo to wymagania są, musi pracować, bo jest tego
takie są struktury w pracy, nie? Ale sami sobie nie narzucajmy jakiejś pracy w niedzielę, jeżeli nie musimy. Takiej pracy, takiej tam jakiejś, ja wiecie o czym mówię, że, prawda, takiej jakiejś pracy, którą nie należy wykonywać w niedzielę, nie? I Ojciec Święty właśnie w tej swojej encyklice wzywa do trwania przy Bogu i jego prawie, Jego prawdzie. Swoje wezwanie święty Jan Paweł II popiera słowami świętego Pawła Apostoła z listu do Rzymian. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. Tutaj cytuję, Ojciec Święty cytuje świętego Pawła. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Jak widzimy, świat się niewiele zmienił, 2000 lat. Święty Paweł już pisze o tych problemach, które mamy dzisiaj, 2000 lat wcześniej. I święty Jan Paweł II właśnie pisze, nie patrzcie się na innych, co robią. Często się mówi, a inni też tak robią. Szczególnie nasza młodzież. Mama mówi coś tam do córki, mówi tego, no dziecko, no zastanów się, no przecież idź do tego kościoła. A mamo, nikt nie chodzi do kościoła z mojej koleżanek. Ojciec Święty właśnie mówi, nie patrzcie się na innych, co robią. Ojciec Święty Jan Paweł II był przekonany, że Bóg kieruje całym światem i życiem człowieka. Dlatego uczył o Bożym prawie, o sumieniu. Święty Jan Paweł II bardzo dużo uczył o sumieniu, które powinno prowadzić nas do czynów moralnych. Ojciec Święty wyjaśnia pojęcie w tej encyklice. Druga część encykliki Veritatis Splendor właśnie jest poświęcona głównie pojęciu wolność. Ojciec Święty wyjaśnia, czym jest wolność. Piękna encyklika. Radziłbym, proszę, chciałbym was zachęcić, przeczytajcie tę encyklikę. Czym jest wolność? Żebyście zrozumieli, czym jest wolność. Tak bardzo, te pojęcie, które jest tak bardzo niezrozumiałe dzisiaj. Dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale przez ten świat materialny. Papież otwarcie przyznaje, że największy dramat życia moralnego współczesnego człowieka rozgrywa się między prawem a wolnością. Przyczyny tego upatruje we fałszywym rozumieniu zarówno prawa, jak i wolności. Dlatego Ojciec Święty przypomina naukę Kościoła. Tutaj właśnie cytuję list świętego Jakuba. Za każdym razem, gdy człowiek świadomie popełnia grzech śmiertelny, obraża Boga, który nadał mu prawo i tym samym staje się winnym wobec całego prawa. Choć zachowuje wiarę, traci łaskę uświęcającą. Miłość i szczęśliwość wieczną traci, pisze Ojciec Święty. Przyjęcie Bożego prawa, jak podkreślał Ojciec Święty, w żaden sposób nie ogranicza jednak człowieka. Pan Bóg tak nas, tak stworzył w tym swoim, że po prostu Pan Bóg tej naszej wolności nie ogranicza nas. Prawda o powołaniu człowieka do wolności to część Bożego objawienia. I tutaj cytuję list do Galatów. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności, pisze Ojciec Święty. Żeście zostali powołani do wolności. I tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciała, pisze święty Jan Paweł II. Czyli to nie jest to, co rób ta, co chce ta, nie? To jest wolność. Takie rozumienie jest wolności. Rób ta, co chce ta. Już nie będę mówił, kogo to cytuję, bo wiecie sami, kto tak w Polsce mówił i mówi. Rób ta, co chce ta. Nie? To nie jest rozumienie wolności. To jest fałszywe, jak pisze Ojciec Święty Jan Paweł II. Odrzucenie prawdy Bożej prowadzi do zafałszowanej wolności. Ojciec Święty nazywa to zafałszowaną wolnością. W ten sposób pragnie uszczerzyć człowieka przed złym używaniem wolności. Musimy bardzo uważać, bo właśnie to wolność źle zrozumiemy i źle ją użyjemy.
co w konsekwencji, co będzie prowadzić do jej utraty. Bo jeżeli będziemy grzeszyć i nie będziemy się spowiadać, będziemy służyć szatanowi, demonom właśnie, bo jak nie będziecie modlić, nie będziemy tego, to właśnie to wtedy tracimy tą prawdziwą wolność, bo wtedy jesteśmy uzależnieni od kogo? Od diabła, od szatana. To się tylko tak wydaje, że napić się w piątek wieczorem czy w sobotę to jest wolność, bo jestem wolny, mogę się napić. Nie, jesteś wtedy uzależniony od szatana. Nie jesteś wolny wtedy. I Ojciec Święty przestrzega o tym już na początku swojej encykliki. Pisze Ojciec Święty: w następstwie tajemniczego grzechu pierworodnego, popełnionego za poduszczeniem szatana, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa, pisze Ojciec Święty, człowiek ustawicznie doznaje pokusy, aby odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom, przemieniając prawdę Bożą w kłamstwo. W konsekwencji człowiek ulega relatywizmowi, pisze Ojciec Święty, i sceptyzmowi. To, co widzimy dzisiaj właśnie. Relatywizm, sceptyzm, minimalizm. To, co dzisiaj się widzi. Już kończę, kochani. Także Ojciec Święty, właśnie ta encyklika, ta druga, której niestety nie mamy wiele czasu, żeby jeszcze wam wyjaśnić, to drugą właśnie Redemptor Hominis, to jest właśnie też pokrywa się z tą pierwszą encykliką, właśnie tą Veritatis Splendor, bo właśnie tam pisze Ojciec Święty o zbliżaniu się do Boga i również Redemptor Hominis też jest w dużej części poświęcona właśnie tej prawdziwej wolności, nie sfałszowanej wolności, nie obłudnej wolności, ale tej prawdziwej. So, Ojciec Święty, już kończę, kochani, często mówił: nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania, bo wolność stawia wymagania. Jesteśmy wezwani do budowania, pisze Ojciec Święty, przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego. Przyszłości nie da się zbudować, pisze Ojciec Święty, bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg. Miłość, pisze Ojciec Święty, zawsze zwycięża, tak jak Chrystus zwyciężył. Miłość zawsze zwycięża, choć w obliczu pewnych sytuacji, zdarzeń, Ojciec Święty pisze, może wydawać się nam bezsilna, że ta miłość jest bezsilna. Chrystus, wiecie, kochani, Chrystus na krzyżu wydawał się bezsilny. Także, ale Bóg Ojciec chciał, aby Chrystus zmartwychwstał i Bóg chce, abyś ty, bracie, ty, siostro, zmartwychwstała. Czyli chciałbym zakończyć tymi słowami świętego Jana Pawła II, który często te słowa powtarzał. Nie lękajcie się miłości. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych, niewidzialnych, jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, za światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany, i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyzna jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wzywając orędownictwa świętego Jana Pawła II, prośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa o dary Ducha Świętego na trud wcielania w życie nauki Kościoła, przekazywane przez sobory i papieży wszystkich czasów dla Jego członków. Ciebie prosimy. O odwagę pójścia za głosem powołania do wyłącznej służby w winnicy Pana dla młodych. Ciebie prosimy. O wzajemną miłość, zrozumienie i przebaczenie dla małżonków oraz Boże błogosławieństwo dla rodzin. Ciebie prosimy. O cud za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego, kardynała Augusta Klonda, prymasa Polski, protektora Polonii oraz o szybkie wzniesienie go do chwały ołtarzy. Ciebie prosimy. O radość wiecznego ucztowania w Królestwie Niebieskim dla naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Umieść się we wszystkich intencjach, w których sprawowana jest ta msza święta. Ciebie prosimy. O łaskę wiernego realizowania życiowego powołania oraz zadań, które wyznacza nam Pan w naszych środowiskach. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, otworzyliśmy przed Tobą nasze serca. Prosimy Cię, abyś nas wysłuchał i udzielał potrzebnych darów każdego dnia, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu Janowi Pawłowi II, przynosimy dary na ofiarę, która gładzi grzechy całego świata. Wejrzyj na nas łaskawie i spraw, aby ta ofiara przyniosła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże,
i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi II, którego dały swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówił: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy, święto, Panie Jezu. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, Franciszkiem, naszym biskupem Kevinem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. I daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Jego słowom ośmielamy się Mu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ze złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei i oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mu wam daję.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba. Niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym i przysposobi nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. W imieniu księdza proboszcza, jak i nas wszystkich, dziękujemy księdzu Bogusiowi za przewodniczenie tej mszy świętej, za wygłoszenie do nas Słowa Bożego i prosimy o przewodniczenie jeszcze nabożeństwa ku czci świętego Jana Pawła II i błogosławieństwo przy Najświętszym Sakramentem. A po nabożeństwie tutaj w Kościele zapraszamy dzisiaj rodziców, uczniów klas trzecich na krótkie spotkanie. Ja natomiast zapraszam moją grupę członków duchowej adopcji dziecka poczętego również na krótkie spotkanie do sali View Center. To jest budynek po drugiej stronie ulicy naprzeciwko plebanii. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Udar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. Udar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.
Kyrie eleison, Chryste eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Janie Pawle, zanurzony w Ojcu Bogatym w miłosierdzie, zjednoczony z Chrystusem Odkupicielem Człowieka, napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem, całkowicie oddany Maryi i przyodziany jej szkaplerzem, przyjacielu świętych i błogosławionych, następco Piotra i sługo sług Bożych, stróżu Kościoła nauczających prawd wiary, Ojcze Soboru i wykonawco Jego wskazań, umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, gorliwy miłośniku Eucharystii, niestrudzony pielgrzymie tej ziemi, misjonarzu wszystkich narodów, świadku wiary, nadziei i miłości, wytrwały uczestniku cierpień Chrystusowych, apostole pojednania i pokoju, promotorze cywilizacji miłości, głosicielu nowej ewangelizacji, mistrzu wzywający do wypełnienia nagle głębieł, nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, papieżu Bożego miłosierdzia, kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, bracie i mistrzu kapłanów, ojcze osób konsekrowanych, patronie rodzin chrześcijańskich, umocnienie małżonków, obrońco nienarodzonych, opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, przyjacielu i wychowawco młodzieży, dobry Samarytaninie dla cierpiących, wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, głosicielu prawdy o godności człowieka, mężu modlitwy zanurzony w Bogu, miłośniku liturgii sprawujący ofiarę na ołtarzach świata, uosobienie pracowitości, zakochany w krzyżu Chrystusa, przykładnie realizujący powołanie, wytrwały w cierpieniu, wzorze życia i umierania dla Pana, upominający grzeszników, wskazujący drogę błądzącym, przebaczający krzywdzicielom, szanujący przeciwników i prześladowców, rzeczniku i obrońco prześladowanych, wspierających bezrobotnych, zatroskany o bezdomnych, odwiedzający więźniów, umacniający słabych, uczący wszystkich solidarności, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, módl się za nami, święty Janie Pawle, abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Módlmy się, miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II. Janie Pawle II, nasz orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach, Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym, przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowanie za bliźnich,
Co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie. Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twojej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Marię za Twoim przykładem zbliżać się do Boga. Amen. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed nowym testamentem starych praw ostatni czas. Całkra zmysła nam chleb z nieba. Wszelka rozkosz mający w sobie. Módlmy się, Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Dozwól, prosimy, jako czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.